sposób nie zacząć od wieści z Olimpiady, z Aten. Niestety nie ma już Suwalczan w olimpijskim turnieju badmintona. Michał Łogosz i Robert Mateusiak, debliści SKB Litpol Malow po sensacyjnym i niespodziewanym wyeliminowaniu Indonezyjczyków, mistrzów Azji w walce o ćwierćfinał, nie sprostali Koreańczykom, brązowym medalistom igrzysk w Sydney. Zwycięstwo reprezentantów suwalskiego klubu w pierwszej rundzie docenili organizatorzy zawodów, którzy zmienili numer kortu i godzinę kolejnego spotkania Polaków. Tym samym sprawili, że znaleźli się oni w paśmie telewizyjnym. Dzięki temu ciekawie zapowiadający się mecz w poniedziałkowy wieczór można było oglądać na żywo. Doświadczeni 31- i 30-letni Koreańczycy Tae Kwon Ha i Kim Dong-moon byli mistrzowie świata w Atenach, rozstawieni z numerem 3, są jednymi z faworytów do wywalczenia złota. O 3-4 lata młodsi Polacy przystąpili do starcia z faworyzowanymi rywalami z wielką determinacją. Początek był dla naszych udanych. Grając lotki nisko nad siatką, zmusili utytułowanych przeciwników do defensywy i objęli prowadzenie 4-2. Potem był remis 5-5, ale od tego momentu Koreańczycy zaczęli udowadniać, że są zawodnikami z najwyższej światowej półki. Zdobyli 8 punktów z rzędu i pierwszego seta wygrali 15-9. Druga partia była wyrównana tylko w początkowych minutach. Kilkoma błyskotliwymi akcjami popisał się Robert Mateusiak. Później jednak nasi zawodnicy zaczęli popełniać niewymuszone błędy i Koreańczycy ze stanu 1-1 odskoczyli na 12-1. Wygrali tego seta do 2 i cały mecz. Suwalczanom pozostało podziękować za doping kilkunastoosobowej grupie Polaków, wśród których była ich koleżanka klubowa Barbara Kulant. Podobnie jak 4 lata temu w Sydney, także w Atenach, Michał Łogosz i Robert Mateusiak zajęli miejsce od 9 do 16. Start na tych igrzyskach utwierdził naszych trzykrotnych z rzędu brązowych medalistów Mistrzostw Europy, że są w stanie wygrywać z najlepszymi. Jak najczęściej muszą tylko trenować i potykać się z zawodnikami ze ściślej czołówki światowej, a zwłaszcza z Azjatami. Kolejne igrzyska za 4 lata odbędą się wszak w Pekinie. Może tam nasi zawodnicy zdobędą wreszcie upragniony medal. Jak grzyby po deszczu rosną na Suwalszczyźnie, w Warmii i Mazurach hotele i ośrodki turystyczne. Tylko nad Wigrami, pomimo wspaniałych warunków naturalnych, dzieje się naprawdę niewiele. Największe kłopoty ze swoim wspaniałym majątkiem turystycznym ma suwalski oddział PTTK, organizacji niegdyś prężnej, bogatej, dzisiaj biednej i może nawet nieco zapomnianej, choć nie poddającej się w działaniu. To jest kontynuacja pewnych tradycji, stąd zrodziła się idea w ogóle towarzystwa, najpierw Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, potem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i tak w dalszym ciągu chcemy, by to było, czyli jest to organizacja zrzeszająca jakby ludzi o różnorodnych zainteresowaniach, od krajoznawców, a więc od tych, którzy generalnie poświęcają się badaniu historii, jakichś walorów przyrodniczych, naturalnych obszarów, ale też po tych, którzy czynnie próbują poznawać piękno kraju, piękno otaczającej przyrody, zabytki kultury w różny sposób, czy to na rowerze, czy pieszo, czy właśnie wędrując szlakami wodnymi. Ścieżek turystycznych nie ubywa, ale w dużym tempie przybywa żeglarzy i tych, którzy chcą wypocząć w miarę komfortowo nad jeziorami. Turystyka wodna na jeziorze Wigry jest ważna i zapewne będzie się rozwijała. Potrzeba jest więcej miejsc do żeglówek, ale także dla łódek, chociażby z tego powodu, że Stary Folwark jest miejscowością rozwijającą się. I według koncepcji, którą zaproponowałem już prawie 2 lata temu, jedynym sposobem na to, żeby pogodzić zapewnienie odpowiedniej bazy dla jednostek pływających, ale i także spełnić wymogi ochrony przyrody, jest zbudowanie we wsi Stary Folwark wewnętrznego portu. Tuż za ośrodkiem MOS-u jest kanał, który oczywiście trzeba poszerzyć, a na bagnach tuż przy skraju wsi, za PTT-kiem jakby w stronę na zachód patrząc i pod samymi domami we wsi można zrobić wewnętrzny port, który spełniłby wszystkie potrzeby turystyczno-wodne tego miejsca. Co najważniejsze, mógłby spowodować utrzymanie bazy całorocznej, czyli także zaplecza technicznego, które dla jednostek są przecież potrzebne.
Projekt taki z powodzeniem funkcjonuje w paru miejscach w Polsce. Najbliższy działa w Piaskach nad jeziorem Bełdany. Taki port i obsługa turystów to nowe miejsca pracy i jeszcze większa rzesza żeglarzy na Wigrach. Tylko takie rozwiązanie pozwoli wyłączyć z kolejnego zainwestowania linię brzegową jeziora. A my mamy tą linię brzegową ochronić, a nie ją zabudowywać. W związku z tym szansa na zapewnienie odpowiedniego jakości technicznej bazy dla sprzętu wodnego to jest port wewnętrzny, który wspólnymi siłami, samorządami zapewne dałoby się zrobić. Problem wodniaków, czyli żeglarzy i kajakarzy, zdawać by się mogło można rozwiązać. Jak twierdzą prezes Grabowski i dyrektor Szkiruć, życie wcześniej czy później wymusi takie rozwiązanie. Co jednak będzie z zabytkowymi i bardzo niszczącymi zabudowaniami PTT-ku w Starym Folwarku? Te budynki błagają o remont od lat, grożąc całkowitym rozpadem. Zabita deskami, grożąca zawaleniem ledwo stoi stara drewniana stanica. Budynek pseudo-hotelu też jest w tragicznym stanie. O projektach odbudowy mówi się od lat, lecz póki co tylko się mówi. Każdy inny inwestor dałby za to miejsce z widokiem na jezioro Wigry, na klasztor pokamedulski, z rozległą plażą, ogromne pieniądze i budowałby tu, oferując turystom komfortowy wypoczynek i piękno natury. To jest jak dotąd dla obiektu w Starym Folwarku tylko marzenie. Kilka kobiet uczestniczy w kursie zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy dla Młodzieży i Dorosłych w Suwałkach. Zajęcia zorganizowane są dla długotrwale bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci. Na kurs zgłosiło się na razie 6 osób. Na razie, bo można to zrobić jeszcze teraz, gdyż kurs będzie trwał 2 tygodnie. Jak szukać pracy? Jakie są metody? Jak sporządzić dokumenty poprawnie, aby pracodawca je przyjął? Jak rozmawiać z pracodawcą? Panie będą też miały spotkania z psychologiem, właśnie żeby zmotywować je do działania. Uczestniczące w kursie z reguły młode matki znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i często nie mają żadnego oparcia. Samotnie wychowują dzieci, czasami nie jedno, a dwójkę. Także nie mają pracy, nie mają męża, który by pracował i przynosił im pieniądze, także na pewno są to kobiety, w których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Centrum Edukacji i Pracy prowadzi też pośrednictwo pracy i w miarę możliwości będzie pomagało kursantkom znaleźć zatrudnienie. Kobiety same zgłosiły się na kurs, co oznacza, że chcą coś robić i z tego choćby powodu warto im pomóc. Biurowiec po spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ulicy Bakałarzewskiej znowu służy ludziom. Fundacja Wspólny Dom otworzyła w nim stacjonarny ośrodek dla bezdomnych. Było bez fanfar i przecinania wstęgi. Po 2 latach przygotowań, zbierania sprzętów, pokonywania administracyjnych i sądowych barier, uparty suwalczanin Janusz Wojciechowski otworzył ośrodek dla bezdomnych. 2 lata ciężkiego mozołu przez pana prezesa i po 2 latach od 1 sierpnia ruszył stacjonarny ośrodek dla bezdomnych przy Bagażewskiej 21 w Suwałkach. Całodobowo czynny, przyjmujemy wszystkie osoby, które są po prostu bezdomne, bezrobotne, bez opieki, bez różnych tych jakby dodatków socjalnych. O. Zbierane przez lata szafki, szafy, tapczane i stoliki znalazły swoje przeznaczenie. Znalazły już wykorzystanie. Jesteśmy w pokoju właśnie, gdzie już jest zamieszkały przez pierwszych pensjonariuszy. Już mamy 12 pensjonariuszy. Świadczymy taką pomoc, na jaką nam w tej chwili stać. Z tym, że potrzeba nam wszystkiego. Od igły po młotek i po wiele innych rzeczy. Nawiązałem parę kontaktów z hurtowniami, zakładami spożywczymi, którzy na pierwszy rzut oka udzieli nam ogromnej pomocy. Po prostu my tych ludzi już w tej chwili karmimy, mają co jeść, nie narzekają. Pracują na razie na rzecz ośrodka. Jeden człowiek już podjął pracę nawet w hurtowni, taką dorywczą, ale pracuje w hurtowni warzywniczo-owocowej. Także tutaj już jakby po prostu ośrodek żyje.
To dopiero początek, jak mówi prezes Fundacji Wspólny Dom Janusz Wojciechowski. 2 lata temu były tu dziury i straszne, poobijane ściany. Dzisiaj sami bezdomni pracują nad tym, by budynek zmienił swoje oblicze. Chciałbym, ale to jest moje marzenie, żeby mieć 30-40 miejsc stacjonarnych ośrodka i w okresie ochronnym od 15 października uruchomić dla tych takich, którzy nie podporządkują się jakby tym rygorom ośrodka, bo ośrodek ma swój regulamin, noclegownie, żeby przynajmniej podczas zimy mogli się w ciepłym miejscu przespać, dostać jakiś talerz gorącej zupy. Takie mam plany, no chciałbym to zrealizować. Sądzę, że tutaj społeczeństwo jest przychylnie nastawione i pomoże mi w tym. Kolejna grupa osób walczy z biedą i z znieczulicą ludzką. To dobrze, że tacy ludzie jeszcze istnieją. Choć statystycznie pod względem utonięć tegoroczny sezon do tej pory nie jest gorszy od poprzedniego, policja wzmaga działania w trosce o bezpieczeństwo na głównych akwenach naszego regionu. Każde utonięcie to ogromna tragedia i nie można uspokajać się statystyką, że jest ich mniej niż w roku ubiegłym. W tegorocznym sezonie do tej pory na terenie województwa podlaskiego odnotowaliśmy 20 wypadków utonięć. Nie jest to dużo w porównaniu do innych, do ubiegłych lat. Mimo to Komenda Wojewódzka Policji patronuje i nadzoruje działania podległych jednostek, w tym Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, zmierzających do ograniczenia tego rodzaju wypadków. I stąd działania takie jak dzisiejsze, rozpoczęte już w piątek. Dzisiaj jest jak gdyby zakończenie. Przez cały miniony weekend jeziora i tereny wokół nich patrolowały służby policji, Wigierskiego Parku Narodowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Co my robimy? Jesteśmy na wodzie, jesteśmy przy wodzie, jesteśmy w ośrodkach wypoczynkowych, dzielnicowi jeżdżą, policjanci pływają na łódkach, kontrolujemy. Jeśli są jakieś działania, które mogą być niebezpieczne dla życia, dla zdrowia innych, my podejmujemy interwencje. Chodzi tu, tak jak w poprzednich działaniach KAPOK, Bezpieczna Woda, o sprawdzanie, czy są jednostki pływające wyposażone w kapoki, w kamizelki ratunkowe, czy osoby pływające są trzeźwe, jeżeli ich zachowanie zagraża niebezpieczeństwu innym uczestnikom pływającym na jednostkach wodnych, wtedy my przystępujemy do działania i eliminujemy takie osoby. Patrole wodne i kontrole terenów przy jeziorze to stałe działania rutynowe policji i służb współpracujących. Ilość patroli jest jednak niewspółmiernie mała w stosunku do potrzeb. Co jakiś czas pojawiają się więc akcje skupiające większą ilość funkcjonariuszy. Specjalnie na tą akcję zebraliśmy większe środki i już dzisiaj będzie to kilka jednostek na terenie przy akwenie wodnym, jak również 2 jednostki pływające na jeziorze Wigry. Będą to działania oczywiście prowadzone wspólnie z ratownikami WOPR-u i strażnikami Wigierskiego Parku Narodowego. Jest to połączone, te działania jak gdyby zazębiają się z imprezami, które odbywają się na terenie akwenu wodnego Wigier, jak również przy Wigrach. Brak większej ilości służb kontrolnych zmusił do specyficznej organizacji ich pracy, szczególnie wówczas, gdy trzeba chronić imprezy masowe. W czasie odpustu i spotkań z piosenką szantową nad brzegami Wigier bawiło się kilka tysięcy ludzi i co ważne, bezpiecznie. Szkoda, że możliwości takich działań są jedynie akcyjne. Takiej imprezy jeszcze nie było. W niedzielę w Gawrych Rudzie dojdzie do malowania kobiecych ciał. Chętne modelki mogą się jeszcze zgłaszać. Body painting, czyli artystyczne malowanie na ciele, staje się coraz bardziej popularne. W niedzielę od godziny 11 w kompleksie turystycznym u Jawora w Gawrych Rudzie trwać będzie międzynarodowy konkurs w tej nowej dziedzinie sztuki.
W jego zorganizowaniu właścicielom kompleksu pomaga Suwalska Agencja Usługowa Omega. Cały czas krąży mi po głowie taka myśl, jak promować Suwalszczyznę najlepiej. Tych imprez ostatnio jest bez liku. To ziemniaki, to truskawki, to kartacze. Suwalszczyzna nie dorobiła się takiej imprezy, żeby była jakąś sztandarową imprezą. W związku z tym po raz pierwszy chcę zaproponować tutaj mieszkańcom Suwałk, Suwalszczyzny wspólnie z kompleksem Ujawora międzynarodowe, dlatego że przyjedzie artysta plastyk z Litwy i dwie modelki. Organizatorzy zapraszają kolejne chętne panie. Jedyny warunek to ukończone 18 lat. Modelki mogą pozować do malowania swoich ciał w strojach kąpielowych lub topless. Na tyle odważnych, na ile je będzie stać. Zjawią się studenci z Politechniki Białostockiej, z Wydziału Architektury, zawodowcy, którzy będą pięknie przystrajać ciało kobiece, pięknych kobiet. Poprzez to chcemy rozpromować jakby Suwalszczyznę, jakby zorganizować taką imprezę sztandarową. Nie wiem, czy to się uda. Jest to po raz pierwszy. Chcemy spróbować, zobaczyć, jaki będzie odzew. Artyści i modelki rywalizować będą o atrakcyjne nagrody, dwuosobowe wycieczki zagraniczne i pobyty w ośrodkach wczasowych oraz aparaty fotograficzne i zestawy książek. Oby ta impreza się udała, to myślę, że już w przyszłym roku, za 2 lata, powinna rozrastać się do wielkiej imprezy, bo ja byłem na takiej imprezie, gdzie malowało ponad 100 osób i ponad 100 modelek i zwiedzających było ponad 15 tysięcy osób. Sceneria, w której będzie się odbywał ten konkurs, jest wspaniała, bo nad jeziorem Wigry będą te dziewczyny stały na specjalnych podestach. Będzie je widać z jeziora, jeśli ktoś będzie pływał na żaglówkach, kajakami, będzie widać z drogi, będzie można podejść. Będzie tam taki mały show, bo oprócz konkursu malowania na ciele będzie już 4. turniej środkówki plażowej. Będzie pani Leokadia Sadowska podpisywała swoje książki, bo ostatnio wydaliśmy książkę Legendy o Egli. Także taki cykl imprez zabawowo-rozrywkowych, a ta impreza jest taką imprezą dominującą, pokazać piękne dziewczyny na Suwalszczyźnie, piękny krajobraz, no i że możemy się pięknie bawić. Początkowe obawy wiązane były z tym, że może zabraknąć modelek. Dziewczyny już się jednak zgłaszają i mogą to robić telefonicznie w agencji Omega, bądź bezpośrednio przed imprezą w niedzielne przedpołudnie w Gawychrudzie. Organizatorzy są w stanie przygotować kilkanaście stanowisk do malowania. Z tego co wiem, bo fotografuję, już tej pruderii nie ma. Wszyscy chcą się bawić, bo jest to wspaniała impreza, zobaczyć siebie namalowano przez artystę plastyka. Obfotografowano, bo będzie wielu dziennikarzy z lokalnych, z krajowych gazet, będą telewizje lokalne, krajowe. Także jest to promocja, bo jedną z nagród między innymi jest sesja zdjęciowa. Po 2-godzinnym malowaniu zwycięzcy konkursu i pozostali uczestnicy będą prezentować się podczas jazdy dorożkami i rowerami. Uroczystość zakończenia ma się odbyć z wielką pompą. Nie wiadomo, jak będzie z tymi, którzy malują, czy chętnych panów nie będzie za dużo do malowania. No ale to jeszcze czas pokaże. To już wszystko, drodzy Państwo, w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Serdecznie dziękuję, zapraszam na piątkowe wydarzenia, a wszyscy mówią, że będzie ciepło.